Panie Mariuszu, proszę powiedzieć, jak postrzega Pan firmę Wedel na tle innych producentów, z którymi Państwo współpracujecie? Z firmą Wedel współpracujemy już 22 lata, zatem od początku działalności firmy Topas. To bardzo dobra, owocna i bardzo, bardzo słodka współpraca. Moje pokolenie wychowało się na produktach firmy Wedel i widzimy, że te produkty bardzo dobrą ocenę mają wśród naszych klientów. Zatem ta moja ocena i ocena firmy Topas względem firmy Wedel jest znakomita i bardzo dobra. Zapytać, czy wiecie Państwo, jakie jest dzisiaj święto? Oczywiście, święto zakochanych, walentynki. Dzień zakochanych, 14 walentego, dziękuję. W szkole pracuję, u nas wczoraj były walentynki. Dzisiaj są walentynki, a poza tym jest Dzień Króla Juliana. Świętego Walentego. Macie święto zakochanych? Świętego Walentego, walentynki. Święto zakochanych, tak? Świętego Walentego. A czy jest Pani może zakochana? Tak, oczywiście. Chłopaku i oczywiście w Wedlu. Tak, jesteśmy już prawie 3 lata małżeństwem. Od 29 lat. Mój przyjaciel, który zakochana jest, to właśnie bardzo lubi. Przyjaciel. Tak, tak, tak. W swoim chłopaku. Oczywiście. Pyszne są czekoladki Wedla. Pyszne. To się mleczko. Ale uwielbiam pierota i bajeczną czekoladę i taki torcik. To za smak przede wszystkim. Smak. Czekoladę. Słodko. Czego Pan oczekuje od firmy Wedel jako partnera biznesowego przy dalszej współpracy? Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim królowała w naszych sklepach dobra cena, najwyższa jakość, nowości na rynku, takie konkursy, jakie teraz wspólnie organizujemy. Wtedy zadowolenie jest obopólne, zarówno firmy Wedel, firmy Topas, no i oczywiście naszych klientów. Rozmawialiśmy o biznesie, który jest nieodzowną częścią naszego życia, równie nieodzowną częścią życia i bardzo istotnym elementem jest miłość. Co to jest dla Pana miłość? Miłość? Miłość w życiu jest najważniejsza. Bez miłości człowiek więdnie i nie ma celu życia. Zatem ta miłość w naszym życiu powinna być bardzo wyraźnie pielęgnowana przez każdego z nas. A ma Pan może przepis na jakiś niezawodny, walentynkowy i nie tylko afrodyzjak? Wiersz? Oto jeden z konkursowiczów napisał tak. Kocham Cię bardzo, bo masz w sobie tyle słodyczy, ile tylko każdy produkt firmy Wedel liczy. Jesteś delikatna jak pianka ptasiego mleczka i zawsze mi smakujesz jak kruche ciasteczka. Jesteś aromatyczna niczym torcikowe wafelki. Dlatego mam na Ciebie apetyt wciąż wielki. A teraz jeszcze śmiało wyznać się ośmiele, że smak królewskiej chałwy czuję na Twym ciele. Dziękuję Ci najsłodsza, że codziennie z rana budzę się w Twych ramionach, walentynko ma kochana. To naprawdę wspaniale, że zimą i w lecie jesteś ciągle razem w naszym słodkim duecie.